Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy serdecznie na mecz jednej z najbardziej emocjonujących lig Europy, hiszpańskiej La Liga. W dzisiejszym meczu Real Madrid zagra przeciwko Betisowi. Ciekawe, co pokaże nam dzisiaj zespół gospodarzy. Jak sądzisz, jak wypadną? Chyba nie tak wyobrażali sobie początek sezonu. Kiedy twoim celem jest tytuł, nie możesz pozwalać sobie na takie wpadki. Muszą szybko coś zmienić. Cristiano Ronaldo, znany chyba wszystkim napastnik z Portugalii. Czego można oczekiwać po jego występie? Jego mocnymi stronami są przede wszystkim szybkość i umiejętność driblingu. Lubi wykańczać akcje z podań kolegów. Sam jest nieco mniej skłonny do wykładania innym piłki. Typowy sen pola karnego. Jest zawodnikiem, który ma w meczu jeden cel – zdobyć bramkę. W związku z czym strzela ich naprawdę dużo. A oto dzisiejsze ustawienie Realu Madryt na Państwa ekranach. Jeśli chodzi o formację w wyjściowym składzie, to 4-3-3 to już właściwie klasyka. Takie ustawienie z dwoma bocznymi napastnikami sugeruje, że taktyka zakłada ataki skrzydłami i dośrodkowania, a to zawsze jest widowisko. Dodatkowo pomocnicy również mogą czasem podłączyć się do akcji. A tak zagra dzisiaj drużyna gości. Wyjdą na murawę w systemie 4-4-2. Czy ten system ma jakieś wady? Wielu trenerów woli poświęcić jednego napastnika dla dodatkowego pomocnika, aby w środku pola łatwiej układać trójkąty bezpośrednich zagrań i zdominować posiadanie piłki. Blisko pole karne, może strzelać. Nie udało się ani dobrze przyjąć, ani utrzymać piłki. Gutierrez. Dobry atak flanką. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Robi się niebezpiecznie. Słabo kryją, no i będzie szansa. Ależ przytomność umysłu obrońcy, brawo. Benzema. No, trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Gutierrez. Modric. Blisko już do bramki. No brawo, ładne, prostopadłe podanie. Rodriguez! Aj, niestety, nie trafił, pechowo, minimalnie chybił. Ruben. Piccini. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Udane przejęcie Realu Madryt. Że strata piłki. No, już blisko pole karne. Rodriguez. Carvajal, Gareth Bale. Gwizdek sędziego, no i będziemy mieli rzut karny. I proszę, mamy czerwoną kartkę. Absolutnie zasłużoną, to było ostre, bezmyślne wejście. Jest, jest bramka! Bramkarz nie dał rady zatrzymać tego strzału.
strzał. Przy strzale z 11 metra to strzelający ma zawsze przewagę. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Petros? Już blisko pola karnego. Dobrze, uwolnił się spod opieki. Gutierrez! Ale to musi być wyrównanie! Aj, bardzo niecelnie teraz. Idealne przyjęcie, można powiedzieć wzorcowe. Carvajal? Fantastycznie klepią. Rodriguez. Ty do mnie, a do ciebie, ale teraz rywale przejęli piłkę. Gutierrez. No, może być groźnie. Powoli, z rozmysłem, ale... Strzela! Nie wiem, w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Dobry odbiór po stracie piłki. No, z tego miejsca może zdecydować się na strzał. Piękna interwencja. Będziemy mieli teraz rzut rożny. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Czy będzie bramka? Cristiano Ronaldo! Tak, mamy bramkę, proszę Państwa. Dla takich chwil ogląda się mecze. Uderzał sprytnie, nisko posłał piłkę w stronę bramki i nie pozostawił bramkarzowi wiele do powiedzenia. Dzisiaj można o nim powiedzieć, że jest prawdziwym utrapieniem bramkarza rywali. Pokonał go już drugi raz. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. Dwa do zera po pierwszych 45 minutach. Sędzia gotowy, kibice też. Piłkarze również, my także. Zapraszamy na drugą połowę meczu na Estadio Santiago Bernabeu. Do wyprowadzenia ataku przymierza się Cristiano Ronaldo. Ładnie się zapowiadało, ale się zepsuło. Bruno. Gutierrez. Gareth Bale. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Będą zmiany, zobaczymy, czy trener zmieni też taktykę. Wypoczęty zawodnik na pewno pomoże drużynie. No, może centrować w pole karne. No i bramkarz bez większych problemów, ale trochę ryzykował. Cross. To będzie rzut wolny. Toni Kroos. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. No i udało się odzyskać piłkę. Przed nami końcowe 30 minut. Piccini. Out. Real Madrid wznowi grę. Toni Kroos. Dobra pozycja do oddania strzału. Brawo Real! Benzema! Nie ma gola. Piłka poza boiskiem i rzut rożny dla Realu.
Uderzenie Cristiano Ronaldo. Ma wybór w tej akcji. Ronaldo strzela. Udana interwencja bramkarza. Piłka w jego rękach. Petros. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Benzema. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Luka Modric. Stracona okazja do zdobycia gola. Ruben. Robi się niebezpiecznie. Ładne, prostopadłe podanie. Bruno. Piłka poza linią boczną, wrzut z autu. Ruben. No, już blisko pole karne. No, strzela! Sam nie wierzy, że w tej sytuacji nie strzelił bramki. To mogło przywrócić nadzieję całej drużynie, a tymczasem grozi jej kompletne załamanie morale. Petros. Blisko pole karne. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Brawo, ładnie odebrał. Sekudo. Rodriguez. Już blisko pola karnego. Toczy się piłka, kto teraz ją przejmie? Ależ radość na trybunach, ale i na boisku też wśród graczy Realu Madryt. Oni zwyciężają w dzisiejszym. Gwizdek sędziego.